Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Mandrzela, kanał Ryngraf. Korzystam dzisiaj również ze studia Śląskiej Telewizji. Zachęcam do subskrypcji tych kanałów. Zachęcam do tego, żeby kliknąć w kciuki w górę, żeby skomentować, do wspierania mojego kanału, jak i książki o siostrze Izabeli. Moim gościem jest dzisiaj Wojciech Kępa, który jest redaktorem naczelnym czasopisma Magna Polonia. Witam serdecznie. Witam Cię, Aniu, witam Państwa. Również zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po czasopismo Magna Polonia, żeby je czytać. Będziemy mówić o wydarzeniu, które będzie mieć miejsce dzisiaj, czyli beatyfikacja księdza Jana Machy, który pochodził właśnie stąd, ze Śląska, zmarł w Katowicach, urodził się w Chorzowie, mieszkał również w Rudzie Śląskiej, a Wojciech, z tego co wiem, to ma różne informacje odnośnie tego, jak wyglądała jego praca w konspiracji podczas II wojny światowej. Tak, przy pisaniu pracy Okręgośląskiej Armii Krajowej oczywiście postać księdza Jana Machy się tam dosyć często przewija. Była to postać bardzo ważna dla górnośląskiej konspiracji i może ja się mniej zajmuję tymi kwestiami związanymi z duchowością, z kwestiami teologicznymi, natomiast z jego zaangażowaniem w działalność konspiracyjną, bo to była postać, która no, od początku była bardzo, bardzo mocno zaangażowana. Kiedy Józef Korol, pierwszy komendant Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, tworzył zręby struktur tu na tym terenie, to utworzył wówczas dwa wydziały. Wydział wojskowy i wydział cywilny w ramach Związku Walki Zbrojnej, jak tutaj na Śląsku mówiono, Polskie Siły Zbrojne, czyli PSZ, pod taką nazwą te struktury tutaj były znane. No i był właśnie ten wydział cywilny, na jego czele stał Bernard Czardybon, a on z kolei dzielił się na oddziały i oddziałem pomocy społecznej kierował właśnie ksiądz Jan Macha. Czym się ten jego dział zajmował? Ano przede wszystkim niesieniem pomocy rodzinom osób aresztowanych, ale także żołnierzy, którzy powiedzmy przebywali na zachodzie, osób, które przebywały w więzieniach, w obozach koncentracyjnych, ich rodziny nie miały, prawda, środków do życia. W związku z tym zbierano datki na ten cel i tym głównie zajmował się ksiądz Jan Macha tutaj w ramach tej współpracy z Korolem. Natomiast niezależnie od tego, z harcerzami z terenu dzisiejszej Rudy Śląskiej, to wtedy było 10 gmin, każda niezależną gminą była, ale na tamtym terenie uformowała się organizacja, która nosi nazwę Polska Organizacja Zbrojna, ona funkcjonowała w ramach struktur ZWZ i tą organizację tworzyło środowisko harcerskie. I z tym środowiskiem starszo-harcerskim, który później przejął kontrolę nad wszystkimi grupami harcerskimi z terenu dzisiejszej Rudy Śląskiej, bardzo ściśle współpracował właśnie ksiądz Jan Macha. Dość powiedzieć, że harcerze ci wydawali gazetkę Świt i ta gazetka była drukowana właśnie na terenie parafii, właśnie w mieszkaniu księdza Jana Machy. On krótko przed wojną został tam wikarym, bo to był wtedy świeżo po ukończeniu seminarium, jak wojna wybuchła. I to, można powiedzieć, była jego pierwsza parafia. No i tam właśnie związał się od początku z tymi harcerzami i z tymi harcerzami tworzył tą strukturę konspiracyjną. No i niestety we wrześniu 1940 roku doszło do dekonspiracji. I jak to się stało? Przepraszam, we wrześniu 1941 roku doszło do dekonspiracji. To było związane ze sprawą Heleny Matea. Przynajmniej tak się wydaje, tak zwana krwawa Julka. Helena Matea była łączniczką okręgu, najpierw łączniczką szefa oddziału drugiego, czyli wywiad i kontrwywiad Komendy Okręgu Śląskiego ZWZ, czyli Karola Kornasa. To była młoda harcerka, bardzo ładna skądinąd. I
podjęła współpracę z gestapo. Podjęła tą współpracę z gestapo po to, żeby ratować swojego ojca, który został wcześniej aresztowany. Przynajmniej tak wynika, to są raczej bardziej poszlaki niż to, że możemy mieć pewność, ale poszlaki wskazują na to, że właśnie ze względu na aresztowanie jej ojca zdecydowała się na współpracę z gestapo. No i później doprowadziła do tego, że była cała seria aresztowań. Prawdopodobnie ona wystawiła na dworcu w Katowicach właśnie Karola Kornasa, aresztowanego w listopadzie 1940 roku. Aczkolwiek tu też nie ma 100% pewności, czy to ona. To są też tylko poszlaki. Natomiast pewność możemy mieć później. I to też niesamowita historia jest. Ponieważ ona w maju 1941 roku została aresztowana aresztowana po prostu. No, musimy zdać sobie sprawę z jednego. Każdy agent gestapo miał tylko jednego oficera prowadzącego i tylko jedna osoba wiedziała, kto jest agentem. Więc ktoś po prostu omal nie spalił własnego agenta, prawda? I to tak ważnego agenta. Ale po kilku dniach została wypuszczona. Powinna się naszym tutaj żołnierzom z konspiracji zaświecić lampka, że coś chyba nie tak, prawda? Zaczęto ją prześwietlać, ale wzbudziła zaufanie. Po prostu powiedziała, że Paul Breuche z gestapo tak się w niej zakochał, że doprowadził do jej uwolnienia. Piękna kobieta, połowa dowództwa ZWZ się w niej podkochiwało, na co mamy dowody, bo zachowały się relacje w tej sprawie. I myślą sobie, no skoro my się w niej podkochujemy, no dlaczego gestapowiec też, mężczyzna, prawda, miał prawo się zakochać. Więc niestety została z powrotem dopuszczona do pracy konspiracyjnej. Efekt był taki, no słynna sprawa w kawiarni Europa w Katowicach na ulicy Mickiewicza umówiła się z Józefem Skrzekiem, ówczesnym komendantem inspektoratu katowickiego ZWZ. No i tam Skrzek został aresztowany. Dzień później, to było 5 września, dzień później doszło do aresztowania księdza Jana Machy. Na dworcu w Katowicach, jak wynika z relacji, które się zachowały, podeszli gestapowcy w towarzystwie pięknej blondynki, która wskazała, że to jest ten człowiek do aresztowania. Także wszystko wskazuje na to, że ona po prostu wystawiła również księdza Jana Machę. Później jeszcze wystawiła innych, m.in. Pawła Ulczoka. W każdym razie aresztowanie księdza Jana Machy zapoczątkowało całą gigantyczną falę aresztowań, która objęła około 300 osób. To przede wszystkim właśnie z terenu Rudy Śląskiej, z tego zgrupowania Konwalia, harcerskiego zgrupowania Konwalia i z terenu dzisiejszych Piekar Śląskich, to były wtedy odrębne gminy. Wtedy tam było tak zwane zgrupowanie Fiołek. I w tych zgrupowaniach Fiołek i Konwalia doszło do bardzo szerokich aresztowań. Efekt tego był taki, że 18 listopada przywódcy tych ugrupowań, tych zgrupowań byli publicznie powieszeni w kilku dzielnicach Rudy Śląskiej i Piekar. To był dzień 18 listopada 1941 roku. Tego samego dnia został powieszony Paweł Wójcik, w związku z czym prawdopodobnie też nie ma tutaj 100% pewności, ale wszystko wskazuje na to, że on był jednym z dowódców zgrupowania Fiołek właśnie. Został powieszony w Siemianowicach. Wtedy to były Michałkowice, to była odrębna gmina. I tam wtedy został również 18 listopada. Wszystkie te egzekucje odbywały się w identyczny sposób. Mianowicie ściągano ludność danej miejscowości. Wszyscy mieli obowiązkowo patrzeć, co spotyka tych, którzy podniosą rękę na Trzecią Rzeszę. Moja rodzina jest związana z córką Pawła Wójcika, więc myślę, że może też tutaj jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby z nią przeprowadzić rozmowę na ten temat. Ja w swoim czasie przeprowadziłem rozmowę, jeszcze zanim napisałem książkę Okręg Śląskiej Armii Krajowej. I w związku z czym nie przypadkiem właśnie wspomniałem Pawła Wójcika. Natomiast 3 grudnia na tym samym drzewie, co Paweł Wójcik, został powieszony Józef Skrzek, wystawiony właśnie przez Krwawą Julkę. I dokładnie rok później, 3 grudnia 1942 roku, został zgilotynowany w Katowicach w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej.
ksiądz Jan Machen. Ale to może zanim do tego, bo zanim on został zgilotynowany, zamordowany, no to toczył się jego proces. Jak to wyglądało, ten jego pobyt w więzieniu i sam ten proces? Bo wiem, że też rodzina starała się go jakoś odratować, nawet tak, rodzina pojechała do Berlina, były takie próby. Jak to wszystko wyglądało? Były interwencje hierarchów kościelnych, ale no to wszystko niestety rozbiło się o to, że no, Niemcy byli bezlitośni. No, z niczym się nie liczyli, nie liczyli się także z hierarchami kościelnymi. W związku z tym te wszystkie interwencje, które miały miejsce, no niestety zakończyły się niczym i 3 grudnia 1942 roku miała miejsce egzekucja, został ścięty na gilotynie. Zachował się list księdza Jana Machy, który teraz jest szczególnie w okolicach tej beatyfikacji często cytowany. Tutaj może tylko taki fragment przytoczę. Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie Ojcze nasz. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że swój cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie, wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa lasem zostanie, bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. Pozostało mi bardzo mało czasu, może jeszcze jakieś 3 godziny, a więc do widzenia, pozostańcie z Bogiem. Czy to jest prawda, że jego ciało zawieziono do Auschwitz, do krematorium? Wszystko na to wskazuje, ponieważ praktycznie rzecz biorąc wszystkich zgilotynowanych w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej, ciała następnie palono w krematorium w Auschwitz. Także to była reguła. To nie był żaden wyjątek od reguły. Ten list, ten Gryps, on jest zamieszczony w całości w książce Okręg Śląski Armii Krajowej. Przepiękny, wzruszający. Wiele mówi po prostu o tym człowieku, wiele mówi o tym, jaki był sposób myślenia. Tak, to byli ludzie. Ja zawsze podziwiam tych ludzi, którzy tutaj tworzyli na tym naszym śląskim terenie, bardzo trudnym skądinąd terenie, bo przecież tu ściany miały uszy, tutaj agentów gestapo było zdecydowanie więcej niż gdzie indziej, bo przecież znaczna część ludności miejscowej czuła się Niemcami. W związku z tym oni wręcz za patriotyczny obowiązek postrzegali to, że będą donosić, co też ich polscy sąsiedzi robią na gestapo. W związku z tym to był bardzo trudny teren i podobnych listów jest, wiele się zachowało. To byli wspaniali ludzie, naprawdę bardzo głęboko wierzący i bardzo mocno kochający ojczyznę. I przez długi czas się bardzo mało mówiło i na temat właśnie księdza Jana Machy i tych wszystkich sytuacji. Teraz dzięki tej beatyfikacji mówi się dosyć sporo, przynajmniej na Śląsku. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Wszystko zależy od tego, gdzie się, bo u mnie w domu się zawsze bardzo dużo mówiło, ponieważ ja się wychowałem w tym środowisku. Tak, tutaj bardziej mi chodzi o taki medialny przekaz. Tak. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie tego, czyli tutaj mogę odesłać naszych widzów do Twoich książek na temat Armii Krajowej, gdzie też więcej informacji na temat księdza Jana Machy pod tym względem historycznym można znaleźć. Zgrupowaniu Konwalia jest poświęcony cały podrozdział, także jest bardzo dokładnie zgrupowanie Konwalia opisane. Zachowały się dosyć ciekawe materiały, przede wszystkim relacja Józefa Gürtlera przez umlaut, który tak niemieckie nazwisko miał, a tak patriotyczna polska rodzina. Joachim Gürtler był właśnie dowódcą tego zgrupowania Konwalia. On razem z księdzem Janem Machą został zgilotynowany wtedy 3 grudnia 1942 roku. Także też niesamowita, wspaniała polska rodzina i obszerną relację zostawił następnie po wojnie z działalności Konwali, a przy tym obszerne zeznania złożył w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. To się wszystko zachowało. No, do tego dochodzą inne, powiedzmy, mniej obszerne relacje. No i materiały, to co by tu powiedzieć, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który to środowisko niestety po wojnie inwigilował i
kolejny z Gietlerów został z kolei zamordowany przez komunistów. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwa zachęcam do tego, żeby się zapoznać bardziej z historią księdza Jana Machy, jak i z tymi wydarzeniami. Zachęcam, żeby subskrybować kanał, pozostawić komentarz, za wszelakie wsparcie, również takie, żeby rozpowszechniać te programy. Będę bardzo wdzięczna. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.